przede wszystkim, tak jak mówię, w tym 2015 roku na początku myśmy się zderzyli z koniecznością rozwiązania naprawdę tak wielu problemów, w tak wielu obszarach społecznych, że trzeba było skoncentrować się przede wszystkim na czymś, co da w jak najmożliwie najszybszym, krótkim czasie pomoc najszerszej grupie beneficjentów. Dlatego te wszystkie programy społeczne, które myśmy wprowadzili w życie, miały charakter początkowy. To jest ten powszechny, to jest ten pierwszy krok. Ja przypomnę, 500+ to jest program, który z jednej strony wspiera rodziny finansowo i skąd się też wzięła taka konieczność wprowadzenia tego programu? Bo przed jego wprowadzeniem było bardzo często tak, że z tych bardzo niskich emerytur, które wtedy minimalna emerytura w 2015 roku to było, z tego co pamiętam, 880 zł, utrzymywali dziadkowie jeszcze rodziny, bo nie było pracy, bo nie było żadnych perspektyw, żadnej nadziei. Jeżeli mówimy o systemie służby zdrowia, tak, zgadzam się z tym, że ten system powinien być w tej chwili priorytetowo traktowany w tych kolejnych latach, jeżeli chodzi o jego zmianę. Zapewne nie jest tak, że wszystko jest już w tej chwili, ten system jest tak zorganizowany, żeby każdy mógł być zadowolony i każdy mógł powiedzieć, że jest w porządku, ale dostępność do usług zwiększyła się. Mamy więcej środków przeznaczanych i tutaj znacznie zwiększamy co roku pieniądze na najbardziej potrzebne dla starszych osób usługi medyczne, takie jak na przykład endoprotezy, operacje zaćmy, ale pełna zgoda. Dużo do zrobienia jeszcze przed nami. Pani Zeniu, mamy pytanie do pani. Czy pani odczuwa już te zmiany, o których mówi pani premier? Na razie nie odczuwam żadnej zmiany. Po prostu mam niecałe 1400 zł, popłacam wszystkie świadczenia. Dobrze, że chodzę do domu dziennego pobytu. Tam za 11 zł dziennie otrzymuję śniadanie, obiad i kolację. Czyli dla mnie to jest bardzo duże wsparcie. Także zostaje mi po prostu po opłaceniu wszystkich świadczeń, mediów i tak dalej około 100 zł, że załóżmy na jakieś tam rajstopy, czy ewentualnie na coś, jakieś buty dołożyć. Także to jest bardzo mało. Także stwierdzam, że tak jak tu już powiedział pan profesor, że ta minimalna na rękę powinna być 2,5 do 3 tysięcy, to żeby godnie po prostu każdy emeryt mógł żyć.